Ciotka Jaga, Zbój Łamignat czy Smok Miluś. To tylko kilka z postaci, które zawitały do Będzińskiego Muzeum Zagłębia. Wernisaż ekspozycji Kajko i Kokosz, komiksowa archeologia, poprowadził kurator wystawy Paweł Pogodziński. Ta wystawa jest takim swoistą kolorową archeologią, bo na kadrach komiksu szukamy przedmiotów, bo archeologia się zajmuje głównie taką kulturą materialną i w gablotach odkrywamy te zabytki, bo też powiem o powodzie, dla którego była stworzona ta wystawa, bo jako muzealnik, archeolog często oglądam wystawy archeologiczne i no, taki komentarz, który przychodzi mi do głowy, że one są nudne, tak? I niezbyt ciekawe. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby zmienić odbiór tych zabytków archeologicznych zamkniętych w gablotach, często z siermiężnym opisem, który no, naprawdę jest napisany hermetycznym językiem tylko dla niektórych. Więc chcieliśmy pójść w drugą stronę i stworzyć taką wystawę, która jest dostępna dla wszystkich. Kajko i Kokosz to postaci stworzone przez Janusza Christę w latach 70. Komiks opowiada o perypetiach owych wojów z Mirmiłowa. Ten komiks zasługuje na pracę z nim, nad nim, bo ja jako archeolog, muzealnik, no twierdzę, że jest doskonałą platformą do nauki historii, archeologii. To taka świetna trampolina do wielu rzeczy i wydaje się, że powinniśmy jako to starsze pokolenie młodszych właśnie edukować poprzez Kajka i Kokosza. Mamy zachodnie oczywiście komiksy, ale mamy ten swojego Kajka i Kokosza, który w wyjątkowy sposób pokazuje świat dawnych Słowian i nie ma takiego drugiego komiksu w Polsce i na świecie. Eksponaty przedstawiane w ramach wystawy pochodzą ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Odwiedzający mogą porównać prawdziwe średniowieczne artefakty z ich odpowiednikami na kartach komiksów Christy. Ja jako muzealnik widzę ten problem, że my mówimy o jakimś takim banalnym przedmiocie, tak, archeologicznym. No i teraz mówimy o tym, że garnek pełnił jakąś ważną funkcję w pradziejach 1000 lat temu. No i teraz każdy się zastanawia, co takiego mógł ten garnek robić. No, był tylko do trzymania rzeczy, ale jak zobaczymy tutaj kadry komiksu, no taki banalny garnek pokazany w kadrach komiksu w różnych sytuacjach, no zaczyna żyć własnym życiem. Oprócz samej wystawy muzeum przygotowało wiele dodatkowych aktywności dla najmłodszych. Tutaj na naszej wystawie też dzięki jakby współpracy z naszą Miejską Powiatową Biblioteką Publiczną mamy taki kącik, gdzie znajdują się komiksy właśnie wypożyczone z biblioteki. Są miejsca, gdzie mamy fragmenty właśnie skserowane ze stron komiksów i udostępniane dzieciom jako możliwość również wyżycia się artystycznego. A więc wystawa jest wszechstronna i do tej wystawy również przygotowaliśmy szereg atrakcji związanych z warsztatami. Jedną z takich propozycji jest na przykład budowanie Mirmiłowa. Na terenie muzeum można również zakupić specjalny katalog wystawy, pełen wspomnień o Januszu Christie oraz komiksów inspirowanych jego twórczością. Mateusz Pniewski, Kanał 99.